Siema, siema, z tej strony Adrian, a to jest pierwszy odcinek z oceniania map z Farming Simulator 19. Pomyślałem, że w każdy piątek teraz będę wrzucał taką odskocznię od Let's Play i będziemy po prostu sobie pobierali, testowali, oceniali mapy i jednocześnie prezentowali, co tam ciekawego do 19 wyszło. No i na pierwszy ogień idzie mapa. Autorem jest dokładnie Zielak04. Serdecznie autorów pozdrawiam. I on przygotował nam mapę Starowieś by Venturio. Jest to edycja bodajże z FSA 13, tak jak jest tutaj napisane. Więc na samym wstępie może przeczytam to, co sam autor tutaj ciekawego napisał. Przedstawiam wam kolejną polską mapę do LSA 19. Jest to edit mapy Starowieś by Venturio, któremu dziękuję za udzielenie zgody na edycję z FSA 13. I tutaj na wstępie pozdrawiam również Venturio, bo grałem na jego mapach do 17 bodajże na Bątkowie. Kozak mapka naprawdę bardzo mi się podobała. Mapa zawiera kupowane landy i misje na polach, dwie gospodarki, wszystkie budynki z gospodarstw można sprzedać, a które można postawić gdzie indziej. Ruch uliczny i pieszy, kilka skupów, biogazownia, tartak i wszystkie inne, co powinna zawierać kompletna mapka do FSA 19. I proszę nie zmieniać linku do mapy oraz nie edytować jej, chyba że na własne potrzeby. Dobra. Na sam wstęp pobieramy sobie mapkę i mamy tą gospodarkę. I mamy maszynę na start, zaraz wam pokażę. I do tej gospodarki bodajże jest, czekaj, weźmy sobie na teren. Mamy teren tutaj, 58 pole, 68, 31, 16, 15 razem. No i bodajże tu jest kolejna gospodarka, do której mamy pole 42, 47, 46. Więc tak, ale bodajże chyba tamtą trzeba kupić, czy nie trzeba kupić? Nie, nie trzeba kupować, to już mamy obydwie. Myślę, że trzeba kupić. A to byłoby ciekawe nawet, że trzeba byłoby kupić większą gospodarkę. Dobra, bramy się otwierają na lewy przycisk myszy i mamy maszynę na start. Tego Fiacika, Neufholanda, Bizona, Heterek. Przejdźmy sobie tutaj może. Tu mamy jakąś oborę. Zaraz tutaj sprawdzimy, co tu mamy ciekawego. Zamykamy bramy, to nie, tu się nie otwiera. Jakieś belki dodawane przez Jance Editor. Obora jest pusta, bodajże tu jest karmienie i nawadnianie, no w sensie dawanie po prostu wody tym krowom. I mamy kupywanie krów w tym miejscu. Więc może kupimy sobie na start, sprawdzimy czy działają. Dobra, potwierdzamy. I pastwisko dla krów mamy tutaj. No, klimatyczna mapa naprawdę, nie powiem, podoba mi się. Tutaj może jest jakiś wypychany obornik, chociaż to można sobie zawsze dodać, tak jak w FS-ie 17 było. Jak sam autor mówił, na własne potrzeby. Momencik, napiję się lekarstwa. Nadkozak. Tutaj mamy gnojowicę. O kurde, jaka fajna pompa do gnojowicy. Dobra. Tu są wszystkie triggery zaznaczone. Obornik gdzie jest? Obornik jest tutaj. Duża płyta obornikowa. Nie no, zawsze można sobie zmniejszyć. Tutaj mamy mleko zapewne. O, otwierane pastwisko. Czekajcie, żeby po kolei. Żebym zaraz nie wyszedł za daleko. Tutaj mamy kolejny maszyn na start, czyli opryskiwacz i siewnik. Tutaj zapewne wysypuje się zboże. Sprawdzę co jest u góry. Ta player kamera nie jest aż taka idealna jak w 17. Właściwie tam można wejść normalnie. Tutaj możemy sobie zatankować nasze ciągniki, maszyny. No i tutaj mamy pewnie nawozy. Ruch uliczny na mapie się znajduje, ruch pieszy. Tutaj mamy przyczepę oraz żmijkę.
Można wejść do góry, ale to się nie otwiera, niestety. Wszystkie bramy, wrota otwierają się na lewy przycisk myszy. Tutaj mamy jakieś beleczki dodawane przez Giants Editor. Wyjazd z gospodarki boczny oraz nasze takie pierwsze pola. Tu są bodajże buraki. Janusz Polnica. Ogólnie chyba są polskie imiona i nazwiska na mapie. Tutaj mamy płytę do kiszonki. Kolejny jakiś trigger. To jest trigger na co to jest trigger? Na kury? Czy na co? Co to jest za trigger? Na co to są triggery tutaj? Na jakieś kury czy coś? Nie, raczej nie. Nie wiem, zobaczymy. Z tyłu na gospodarstwie mamy bodajże na świnie taką stodołę. Tak mi się wydaje, że na świnie, ale żadnego triggeru tu nie ma. Jest obornik. Jest też gnojowica. Nie, w sumie nie wiem, co to jest. Tutaj mamy karmienie. Wszystkie triggery są zaznaczone, tylko gdzie jest trigger od kupowania? To nie wiem. Próbuję go tu znaleźć, nie mogę znaleźć. To nie jest otwierane w ogóle. Tu pewnie możemy sobie napełnić naszą beczkę z wodą. Szukam triggera ogólnie do kupywania. To tu można kupić, ale nic mi się nie chce tworzyć. Ta kukurydza należy do mnie. Nie, tu jest trigger na karmienie. Tutaj nic nie ma, serio? Nie wiem, czy trzeba samemu przetransportować. Nie, tutaj jest na mapie. Na mapie tutaj znajdują się. Odwiedzimy sobie. Zagroda dla świń. No i ogólnie tu gdzieś powinien być trigger do kupowania. A ten trigger nie działa, czy go po prostu nie mogę znaleźć? Nie wiem, może on jest w jakimś tam ukrytym miejscu, albo jakimś konkretnym i ja go nie mogę tutaj znaleźć. A chcę wam po prostu wszystko dokładnie pokazać. Serio, nie mogę go znaleźć tutaj. Momencik. Jest tutaj to pastwisko dla świń i mogę sobie odwiedzić, to powinien tu być od razu trigger do kupywania świnek. Ale go tutaj nie ma. Chyba, że to jest jakiś przycisk, tu działa. Nie, no wątpię, żeby coś takiego było. Dobra, przejdźmy może dalej, nie będziemy się bawić z tymi świniami. Tutaj mamy takie małe pole należące do nas oraz te pastwisko, więc te maszyny kupywane na start to jest tylko tyle. Ogólnie nie pobrałem sobie moda na szybkie bieganie, więc to będzie po prostu taka mała katorga tutaj zwiedzanie tego. Weźmy może sobie z góry. Ruch uliczny, ruch pieszych, pastwisko, tam dajemy wodę. Przybliżę wam, tutaj w tym miejscu. Klimatyczne pola. Praktycznie jedno przy drugim. Malutka miedza, jak to takie polskie typowe. Nie no, fajne teksturki są, ta kukurydza mi się podoba. Nie wiem, czy to nie jest czasem oryginalne. No i mamy sklep. Tutaj możemy sobie sprzedać nasze maszyny. A tutaj zakupić, więc sprawdzimy, czy od razu kupywanie działa poprawnie. Kupimy sobie może tego pick-upa. No, klatki też nie spadają, może mój komputer nie jest jakoś super wydajny, ale jednak kupywanie działa. A tu co tu mamy? Tu zapewne ten trigger do sprzedawania. Więc to zapewne też działa, mapa jest bardzo dobrze wykonana, minimapa działa. Więc może przejedźmy się na tartak teraz. Ojej, lekko żeśmy zahaczyli tutaj. Przejedźmy się na ten tartak. Skoro mapa go posiada, to wypadałoby go odwiedzić. Dobra. Gdzieś tu teraz w prawo bodajże powinna być droga.
Las zapewne też działa, bo mamy, widzę, że zdjęcia, znaczy zdjęcia, drzewa kolizyjne. Tylko jak zwykle mam podczas nagrywania i na wysokich ustawieniach mało FPS-ów w tym lesie. Jednak ten las dalej nie jest tak dobrze zoptymalizowany, jak powinien. No, na tartaku już powinno być o wiele lepiej. Tartak z 17 bodajże, to mi się kojarzy z bolusiowym jakimś. Wszelakie triggery na sprzedaż tam są zauważalne na trociny, na drewno. Tutaj mamy na trociny, a tam na drewno, więc przydajmy się może już do dalszej części oprowadzania po tej mapie. Oczywiście dziękuję za 5800 subskrypcji wybiło właśnie, więc serdecznie dziękuję i wbijamy 6000. Jakoś w maju powinniśmy dać radę. No, mapa jest bardzo klimatyczna. Starowieś, jeszcze raz powtórzę. Przejedźmy się może tutaj między tymi polami. Pokażę wam jeszcze skup, tą drugą gospodarkę. Mam jakieś kałuże. Ciekawe, kiedy wejdzie błoto, takie jak było w 17. Bo błoto było kozak. Tam mamy jakiś wiatrak, bodajże z jakiś skup młyn, coś tego. Nie no, mapa naprawdę jest w porządku. Można śmiało na niej serię robić. Przejdźmy się do tego młynu. No nie, to jest po prostu taki zwykły wiatrak dla ozdoby. Drugą. Nie, przejdźmy się może między tymi. No tutaj znajduje nam się strych u jakiegoś Rafała na gospodarstwie. Możemy sobie tutaj sprzedawać słomę. Tu mamy sklep, tartak. Biogazownię wam pokażę. O, biogazownia kozak, taka jak na małych mapach. Nie za duża, nie za mała, taka idealna prima sort. Tu nam się kisi, a tutaj sprzedajemy naszą kiszonkę już na biogaz. Za to też są niezłe pieniążki, więc możemy się nieźle rozwinąć. Pastwisko dla owiec tutaj się znajduje. O, i tutaj już trigger działa. Możemy sobie zakupić, nie wiem, czarne owce albo białe. O, i tutaj już nasze owce się pojawiają na pastwisku, karmienie i nawadnianie, nie wiem jak to mówić poprawnie. Nawadnianie. Nie no, śmiesznie to brzmi. Tu mamy jakieś inne pastwisko od razu obok. Co my tu jeszcze mamy? A, stajnie dla koni. I gdzie tu jest trigger od koni? Kupimy sobie jakąś klaczkę, o, proszę bardzo. I nasze konie również. Możemy sobie na koniku oczywiście. Jak się w ogóle z niego. O, na S schodzi. I tutaj bodajże jest ta druga gospodarka, na której się po prostu respimy. Po prostu tutaj jest resp, jak tak można powiedzieć. Możemy iść tutaj spać, ale jeszcze nie jesteśmy zmęczeni. Garaże. No, takie no typowe polskie maszyny. Idealne. Więc co mogę wam jeszcze pokazać? Mogę wam pokazać stację wapnowania. Wszelakie triggery. Naprawdę mapa jest dopracowana. Tu mamy oczywiście również skup. Tu elewator mleczny, strych. Tylko coś mi tu nie odpowiadają te świnie. Nie wiem, co z nimi jest nie tak. Odwiedzimy je jeszcze raz. Nie wiem, czy ja coś przeoczyłem, czy coś. Ale nie mogę znaleźć triggeru od świn. Czy to jest jakaś super mała rzecz, czy nie wiem. A, tutaj jest. Dobra. Wszystko działa jednak. Nie znalazłem żadnych błędów. Świnki nam tu gdzieś
powinny chodzić. O, jest prosiak. Dobra, więc naprawdę mapę pod względem klimatu, ukształtowania terenu oceniam 9 na 10 naprawdę. Czy zagrałbym na tej mapie? No, zagrałbym, nawet może zagram, pomyślę nad tym. Naprawdę mapa jest dobra, więc polecam serdecznie, pobierajcie. Dziękuję za uwagę, mapę oceniam 9 na 10. Więc pozdrawiam, pozdrawiam również autora mapy. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć.